Witam w ostatnim odcinku naszej serii o twierdze Toruń. I na dzisiaj perła w koronie, wisienka na torcie. Nasze toruńskie Muzeum Twierdzy Toruń, alma mater i nasz skarb. Będę chciała Wam pokazać kilka ciekawostek, takich, których normalnie nie zobaczycie, ale przede wszystkim powiedzieć, czym jest Muzeum Twierdzy Toruń. Muzeum Twierdzy Toruń nie jest to muzeum takie stricte militarne. Czyli mamy nazbierane bardzo dużo różnego szpeju, czyli sprzętu wojskowego. To jest historia twierdzy Toruń od średniowiecza do czasów współczesnych. A dzisiaj akurat mamy piknik na Muzeum Twierdzy Toruń i zobaczcie, jakie skarby już tutaj są. Zapraszam do muzeum. Polecimy bardzo po łebkach. Normalnie takie oprowadzanie zajmuje mi 2 godziny. Dzisiaj będzie to tylko zajawka i zachęcenie. Przychodźcie do muzeum i zwiedzajcie z przewodnikami, na przykład ze mną. Chodźcie. Pierwsza sala. Tak jak powiedziałam, jest to Muzeum Twierdzy Toruń. Twierdza Toruń to są czasy średniowieczne. To jest 1233 rok, kiedy miasto Toruń zostało założone. Od samego początku było one ufortyfikowane i tą historię właśnie Wam w tym muzeum pokazujemy. Zapraszam do naszego skarbu. Niesamowita makieta, gdzie możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądał Toruń i porównać, ile się zmieniło. A okazuje się, że i dużo, i mało. I zapraszam dalej. Przez długie lata w tych koszarach Bramy Chełmińskiej działała odlewnia i zachowało się dużo oryginalnych elementów, które przy budowie muzeum udało się odtworzyć, pokazać. W tej sali opowiadamy o okresie napoleońskim, który dla miasta Torunia był bardzo ważny, ale też i bardzo trudny, bardzo wyczerpujący. I z ciekawostek, w tym czasie Toruń przez 3 tygodnie był stolicą Księstwa Warszawskiego, czyli ówczesnej Polski. Wcale nie było to dla nas takie bardzo korzystne. Ta sala opowiada o pierwszym okresie rozbudowy twierdzy. Ale tak jak mówiłam, to muzeum przede wszystkim jest genialnym remontem, doprowadzeniem do niesamowicie dobrego stanu koszar Bramy Chełmińskiej. To jest bardzo ważne w tym muzeum. Proszę zobaczyć kominek z izby żołnierskiej, piec, ale najciekawsze to są fundamenty. Chodźcie zobaczyć fundamenty. Uwaga. A teraz uwaga, najlepsze. Proszę zobaczyć. To jest odkryty tylko ten fragment fundamentów. Pod nami jeszcze tyle. Także w razie wojny atomowej zapraszamy do Muzeum Twierdzy Toruń. Na pewno razem przetrwamy. Fort Przyczółek Mostowy. Największy toruński fort pierścienia wewnętrznego, w tej chwili bardzo przekształcony. Na jego terenie znajduje się m.in. dworzec PKP Toruń Główny, a jego całkowity obszar był większy niż całe mury miasta Torunia. Te średniowieczne. Kolejna komora opowiadająca o pierwszym okresie rozbudowy twierdzy. Znajdziemy też kilka ciekawostek. To są pokazane grodze wodne. 5. i 6. Zdradzę Państwu, że teraz tędy przebiega most Piłsudskiego. To są toalety, a to jest pilon sławetny. Proszę zobaczyć, jak to wszystko się zmieniło. Świetny plan, zbliżenie i właśnie pokazane obiekty, które w tym okresie
były, m.in. fort kolejowy, już niestety wysadzony, przyczółek mostowy już z wrysowanym dworcem, Toruń Główny, fort Jakuba, sławetny, lunety. Zobaczcie, tu możemy sobie popatrzeć, co zostało, a co się zmieniło, co zniknęło. Ciekawostka, rewelacja. W tej chwili niestety już nie do zastosowania, ale wyobraźmy sobie, że podgrzewamy jedzenie w takim oto garnku. Nic się nie przypala i jest szybciutko. Zobaczcie. Połowa garnka od razu w ogniu, cieple. Rewelacja. A my płyty indukcyjne płasko, płasko. I po co? Bardzo specjalna sala. Sala poświęcona martyrologii miasta Torunia. Mamy tutaj kraty forteczne, ciemność i tylko słuchawki. Można usiąść i posłuchać relacji osób, które doświadczyły prześladowań. Bardzo specjalna sala. I twierdza pierścieniowa. Słuchajcie, fortów w Toruniu, pierścienia zewnętrznego, mamy 15. Średnia cena takiego tego dużego fortu artyleryjskiego, ponad 2 miliony marek. Ta kwota Wam nic nie mówi, ale wyobraźcie sobie, że dwór Altusa z wyposażeniem kosztował niecały milion. Czyli razy 15, okej, forty pośrednie były tańsze, ale pancerny był droższy. I tu myślę, warto sobie zadać pytanie, czy to wszystko miało sens. No miało oczywiście, bo zwiedzamy i jest fajnie. Ale też zobaczcie, Toruń był jak jeż. Jeża się nie tyka. Toruń nie walczył. Nawet w czasach II wojny światowej Toruń był okrążony, nie został zdobyty z marszu. Co spowodowało, już nie będę opowiadała teraz całej tej historii, ale to spowodowało, że Toruń ocalał. I myślę, że w dużej mierze właśnie dzięki temu jesteśmy na liście UNESCO. Mamy gotyk na dotyk, bo były forty, które nas broniły. Więc jeśli nie czujecie tej architektury militarnej, jeśli Wam to się wydaje bez sensu, przemyślcie sprawę. Zobaczcie, to jest ten pierścień dookoła Torunia. Zobaczcie, jak tu jest gęsto. Fort, schrony, fort główny artyleryjski, schrony, fort pośredni, schrony. Słuchajcie, łącznie jest około 200 obiektów. To jest naprawdę szczelna, gigantyczna twierdza. Forty główne twierdzy Toruń. Zapraszam do makiety. Tu jest dużo ciekawostek. Zdradzę Wam, jak się powinno oglądać makietę fortu. Oczywiście patrzymy z góry, tak, widzimy schrony pogotowia, wały, koszary, ale cały sekret polega na tym, że trzeba sobie kucnąć. Trzeba tak kucnąć, żeby oczy mieć na wysokości tej deseczki. I co widzicie? Widzicie tylko zielone pagórki, nic więcej. I to właśnie widział wróg nas atakujący. Tu mamy też bardzo fajną rzecz. Tu mamy działko Hodgkinsa Grusona. To jest takie działko, które było instalowane w kaponierach. Zobaczcie, szybkostrzelne. Zmieniały się lufy na korbkę. Ale zobaczcie sobie, jaki to miało kaliberek. 3,7 cm. No był po prostu potwór. Tu mamy wystawę. Z tak zwanymi pickelhaubami, prawda? No i tu mamy pickelhaubę. No tak sobie ją właśnie wyobrażamy. Ale zobaczcie, tu
mamy pickelhaube, ale z kuleczką. Taki hełm z kulką nazywa się kugelhaube i jest artylerzystów. Mamy armatkę, mamy kulkę. A to, proszę Państwa, nazywa się czapka. I czapki były ułanów. I teraz zobaczcie, przypomina Wam to o rogatywki polskich ułanów i jeszcze nazywa się czapka. Pisze się ty, ch, czapka. Czapka, nasza czapka. Raz Niemcy od nas coś wzięli. W poprzedniej sali była makieta fortu głównego, a tu mamy makietę fortu pośredniego. Zobaczcie, on jest dużo mniejszy, ale zasady gry są cały czas zachowane. Jak kucniemy, widzimy tylko zielone pagórki, to jest fort 12. Wieża pancerna, warpancer, kaliber 5,3 cm. Słuchajcie, dla mnie to jest absolutna rewelacja, to jest w ogóle oryginał. Ale najfajniejsze jest to, że to działa. A jeszcze fajne jest to, że moim zdaniem to jest prototyp czołgu. Zobaczcie, działo pod pancerzem. To jeszcze nie jest samobieżne, ale jest bieżne, był specjalny zaprzęg konny i to można było przewozić. I uwaga, włażę do środka. Aż się zdyszałam, ale jak sami Państwo widzicie, wojska pancerne tylko dla kieszonkowej wersji człowieka, takiej jak ja. I chodźmy sobie dalej i pokażę Wam makiety miejsc, w których już byliśmy. Pamiętacie Fort I, wieżę pancerną, HPT-90? To jest jej makieta. Pamiętacie pancerne stanowisko obserwacyjne PBST-87? Też byliśmy tam na forcie pierwszym. Tak wygląda makieta. Zobaczcie, tutaj dopiero można zobaczyć grubość pancerza i przedpancerza. A to są pociski artyleryjskie do tej wieży pancernej HPT-90, kaliber 21 cm. Ja zawsze mówię jak nasza głowa, tu można sobie zobaczyć jakie to jest duże. A że Toruń był super nowoczesną i taką bardzo ważną twierdzą, świadczy chociażby o tym, że właściwie nowinki wszystkie, które się pojawiały się u nas. Właśnie te wieże HPT-90, to w Toruniu właśnie budowano baterię doświadczalną AB4. Zobaczcie, to jest wieża pancerna, troszkę późniejsza. Zobaczcie, jak ona wyszczuplała, jak ona zmalała. Miniaturyzacja. A coś takiego bardzo często ludziom się kojarzy z bateriami nabrzeżnymi, bo tak to mniej więcej wygląda. Z przodu mamy gruby pancerz. Stało to w takim betonowym stanowisku. Od tyłu cieńszy pancerz. Dużo wygodniejsze, prawda? Prostsze, mobilne. I właśnie w Toruniu też zachował nam się, wież już nie ma, ale zachował nam się blok bojowy ze stanowiskami dla tej armaty, tak zwana bateria SLB. A tu będzie zagadka z podpowiedzią. W Toruniu w dwudziestoleciu międzywojennym były 3 szkoły oficerskie. Jak lekko rozpoznacie mundury, to będziecie wiedzieli, jakich wojsk. Dodam tylko, że jedna szkoła działa do dziś.
mamy różne kule, pociski. Kojarzycie Państwo takie jeże tak zwane przeciwpancerne, prawda? Takie wystawiało się, żeby czołgi nie mogły przyjechać. Były też takie przeciwko koniom, to jest przykra historia. I te kolce, które tam Państwo widzicie, to są kolce przeciw kawalerii, czyli po prostu miały one się wbić w kopyta końskie. Przedostatnia sala i to jest właśnie sala, w której mówimy też o współczesności. Jest to sala poświęcona toruńskiemu poligonowi. Poligon działa od połowy XVII wieku. Swego czasu był, cały czas jest ogromny, ale swego czasu był bardzo zamieszkały. Na miasteczku poligonowym potrafiło stacjonować nawet 20 tysięcy żołnierzy. Mieli swoją, słuchajcie, własną linię telefoniczną, knajpę to oczywiście, wiadomo, kolejkę wąskotorową. Ale co jest współczesne i co bardzo mi się tu podoba, słuchajcie, kojarzycie jak są chusty rezerwistów, prawda? Rezerwa wychodzi do cywila, śpiewała na dworcach PKP kiedyś i miała wielkie chusty. Na poligonie też się coś po sobie zostawia. To są tak zwane słoneczka. Popatrzcie. Muzeum Twierdzy Toruń to też muzeum obozu jenieckiego, który był w Toruniu. Przez okres II wojny światowej zdarzały się też epizody przed, zdarzały się epizody po. W Toruniu była prawdziwa, jakby rzeczywiście przekrój właściwie wszystkich krajów. Byli tutaj naprawdę jeńcy z bardzo, bardzo różnych stron świata. I byli to jeńcy aliantów zachodnich, też i Rosjanie, ale jeńcy aliantów zachodnich dostawali paczki z Czerwonego Krzyża i tu możemy sobie popatrzeć, co w takiej paczce było. Zobaczcie na przykład bandaże Johnson & Johnson. Kiedyś jedna dziewczynka tak podeszła, tutaj patrzy i mówi: o, szczepionki! Mamy tutaj pokazany obóz jeniecki aliantów zachodnich. Alianci zachodni podpisali konwencję genewską, w związku z czym jakość życia tych jeńców była w miarę znośna. I między innymi mieli u siebie maszynę do szycia. Słuchajcie, i ta maszyna do szycia to jest absolutnie niewiarygodna historia. Jak tylko alianci się wynieśli z Torunia, był taki moment, chwilę w tych obozach bez królewia. I lokalni mieszkańcy, prawda, wykorzystali to, co tam zostało. I między innymi tą maszynę do szycia, która była gdzieś tam przechowywana u kogoś w garażu, a następnie pan pułkownik Eugeniusz Sobczyński, szef Zarządu Geografii Wojskowego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podarował, przekazał tą maszynę właśnie tutaj do muzeum. To jest oryginalna maszyna z obozu jenieckiego, który był w Toruniu. Ale ta historia wyglądała różnie. Jeńcy aliantów zachodnich mieli warunki w miarę dobre. Oczywiście umierali i była to niewola, więc nie można tu mówić o przyjemnościach, ale dostawali paczki z Czerwonego Krzyża, gdzie dostawali dużo bardzo takich codziennie potrzebnych rzeczy, bandaże, proszek na jakieś owady, plastry, agrafki. Prawda? Natomiast byli też jeńcy radzieccy. To jest, jak wiemy z historii, zupełnie inna historia. W Toruniu wciąż znajdujemy, próbując budować bloki, nieraz nie dwa, znajdujemy kości. Ale po nich mamy coś bardzo pięknego. Mamy pudełka na papierosy. Zobaczcie, jaka to jest misterna robota. Obiecane dwie ciekawostki. Tajemnicza szafeczka, nie zaglądamy jak zwiedzamy. Oryginalny kanał odwadniający po dawnym schronie pogotowia, którego już nie ma, ale kanał działa, jak widać jest pojemnik, wodę trzeba wylewać. I drugi skarb, słuchajcie, to jest absolutny hit. Tutaj, jak widzicie, nie wchodzimy normalnie. Słuchajcie, na górze
były schrony pogotowia. Po I wojnie światowej ten schron pogotowia został rozebrany i tutaj był mur. Jak wzięto się za remont tego obiektu, pomyślano, a zobaczymy. No i co? I zachowały się, nie zostały zniszczone, dalej to było zawalisko ziemi. Oryginalne schody, 26-stopniowe. Koniec naszej wycieczki po Muzeum Twierdzy Toruń. Koniec naszego cyklu spacerów po Twierdzy Toruń. A więcej tych filmów już w ramach tego cyklu nie będzie. I teraz pozostaje mi jedno. Słuchajcie, chodźcie po fortach, zwiedzajcie. W komentarzu jak zwykle numer telefonu do mnie, ale nie jedna oprowadzam. Forty są coraz bardziej dostępne. Zapraszamy Was. Wpadajcie do muzeum, wpadajcie na forty, interesujcie się swoją własną historią, historią swojego miasta, historią twierdzy, historią fortyfikacji. Do zobaczenia, będę za Wami tęsknić. Będę za Wami naprawdę tęsknić i na bank coś jeszcze wymyślę.